Żuli, gratulacje dzisiaj, świetny mecz. Wygrana z Rzeszowem zawsze chyba dobrze smakuje. Czy to jest dobry prognostyk na za tydzień? Tak, na pewno wygrana z Rzeszowem, tak jak mówisz, to jest zawsze jakby dla nas dodatnia wartości, zwłaszcza się przed tym nadchodzącym Pucharem Polski. Jest to bardzo ważne nawet pod kątem mentalnym i psychicznym dla nas na pewno. To był bardzo długi, zacięty mecz i cieszę się, że skończył się pozytywnym rezultatem dla nas. Dzisiaj widać było, że się bardzo dobrze czułaś na boisku. Forma idzie w górę? Mam nadzieję, że tak, że teraz już po tej małej mojej kontuzji wracam na dobre tory i najważniejsze, że pomagać drużynie. Myślę, że za tydzień w sobotę tak naprawdę to będzie zupełnie inny mecz, choć wynik życzylibyśmy sobie pewnie taki sam. Tak, na pewno to będzie inny mecz, ale mam nadzieję, że przystąpimy do niego tak samo i jest taką samą walką i energią, mimo że żebyśmy nie tracili jakby skupienia pomiędzy w trakcie meczu po prostu i żeby ten wynik nawet lepiej jeszcze korzystniej się skończył. Kama, pamiętasz, o czym rozmawialiśmy po meczu w Rzeszowie? Że im się zrewanżujemy? Prawie tak. Rozmawialiśmy o tym, że czasem trzeba tiebreaka przegrać, ale że następnym razem będziemy rozmawiali po wygranym. No i widzisz, sprawdziło się. Powiedz mi, zwycięstwo jest z Rzeszowem jest zawsze zwycięstwem, mimo że pozornie był to mecz bez znaczenia, ale nie do końca. Ja myślę, że ten mecz miał duże znaczenie w kontekście tego, co za chwilę będziemy rozgrywać. Kolejny mecz jest już o wyższej randze ze względu na to, że albo przegrany odpada, a wygrany przechodzi dalej. Także myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Przede wszystkim, że wyjdziemy do tego spotkania bardzo zmobilizowane, wiedząc o tym, że Rzeszów nie odpuści, a dwa, wyjdziemy jako zwycięzcy, także będzie nam może w głowach troszeczkę łatwiej niż dziewczyną z Rzeszowa. Dzisiaj widać było, że ci się dobrze grało na boisku. Parę razy ta piłka rzeszowiankom bardzo ładnie wróciła po wróty. Bardzo się cieszę, że mogłam dołożyć cegiełkę do tego zwycięstwa, ale ja uważam, że cały czas musimy patrzeć na to, że jesteśmy zespołem i każdy z nas dołożył do tego zwycięstwa coś swojego. Także jeżeli byśmy patrzyli tylko indywidualnie, to do niczego nie dojdziemy. Także ja liczę na to, że w kolejnym spotkaniu naprawdę wystąpimy jako zespół, każda, wszystkie ręce na pokład, każda za każdą i naprawdę to spotkanie kolejne również możemy wygrać. Myślę, że też nie możemy za bardzo patrzeć już na dzisiejsze spotkanie, bo chyba w kościach wszyscy czujemy, że to w Nysie to będzie zupełnie inny mecz. To będzie na pewno inny mecz. Tak jak mówię, to już nikt nie będzie patrzył na to, gdzie stoją bandy, tylko będą rzucać się po wszystkie piłki. Dzisiaj na pewno nie był to Rzeszów, który widzieliśmy gdzieś tam we wcześniejszych spotkaniach. Było widać, że na tym meczu aż tak bardzo im nie zależy jak na kolejnym. Ale ja uważam, że w sporcie trzeba walczyć o każdy punkt, o każde spotkanie. Wszystkie mecze są ważne, także my dzisiaj zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Bardzo się cieszę, że wygrałyśmy, a przede wszystkim, że z podniesionymi głowami jedziemy do Nysy i mam nadzieję, że powtórzymy wynik.